Przeszkadzały, dobrze, dziękuję. W trakcie spotkania i zaraz zaczynamy. Dobry wieczór Państwu. Bardzo serdecznie witam w siedzibie przystanku Historia w Warszawie. To miejsce, gdzie zawsze toczą się ciekawe historyczne dyskusje o tej historii najnowszej, średnionowej i tej najstarszej, ale zawsze są to dyskusje żywe, ciekawe, dotyczące spraw naprawdę istotnych i taki też, mam nadzieję, będzie ten dzisiejszy wieczór. Witam serdecznie na promocji książki, czy raczej szerzej dyskusji wokół książki Czy można zapomnieć autorstwa Mariana Karczewskiego. Tytuł dla osób, które mają troszkę więcej wiosen niż te 18+, myślę, że jest oczywisty. Wiemy, że nie można zapomnieć. To jest coś, czego nie da się wymazać, nie da się zapomnieć. Trzeba o tym mówić głośno, a czasami nawet i krzyczeć. Tym bardziej, że myślę, rosną nowe pokolenia, dla których te historie, które dla wielu z nas są obowiązkowe, dla nich są tak zatarte w historii, niemalże tak odległe jak historie ze średniowiecza, czy może nawet i antyku. No, tak ten świat dzisiaj wygląda, nie można się na niego obrażać. Trzeba moim zdaniem robić wszystko, żeby w jakiś sposób go troszkę zmienić, tak żeby ta młodzież wiedziała, dzięki komu zawdzięcza też i to, że dzisiaj może żyć bezpiecznie. Może mieć dach nad głową, normalne buty, wstawać i kłaść się wtedy, kiedy się chce, albo wtedy, kiedy rodzice proszą, a nie wtedy, kiedy rozkazuje to okropnym tonem ktoś, kogo serdecznie nie lubimy. Ale o tym za moment. Nasi goście, wśród nich na początku bardzo serdecznie chciałbym przywitać osoby bardzo istotne, nie tylko z punktu widzenia dyskusji wokół książki, ale po prostu te osoby, które są tutaj dzisiaj z nami. Witam pana wicemarszałka Senatu, senatora Prawa i Sprawiedliwości, a także lekarza i kuzyna autora tej książki, pana Stanisława Karczewskiego. Dobry wieczór, panie marszałku. Witam panią doktor Barbarę Fedeszak-Radziejowską, doradcę prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Dobry wieczór, pani doktor. Witam wiceprezesów IPN, profesora Karola Polejowskiego i doktora Mateusza Szpytmę. Witam, dobry wieczór panów. Witam przewodniczącego kolegium IPN, profesora Tadeusza Wolsze. Jest z nami również pan profesor Stanisław Zalewski, prezes Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych, hitlerowskich więzień i obozów koncentracyjnych. Przywitajmy szczególnie gorąco. Dziękujemy, że pan jest z nami. Gratulujemy zdrowia i sił. Dziękujemy, że pan przyjął zaproszenie i miał ochotę i siłę, żeby z nami tutaj dzisiaj być. Witam również przedstawicieli organizacji kombatanckich i zrzeszających byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady. I witam wszystkich. Witam także wszystkich tych, którzy są z nami za pośrednictwem łącz internetowych, dzięki telewizji internetowej Instytutu Pamięci Narodowej. Kłaniamy się. Mamy nadzieję, że będzie nas dzisiaj dzięki temu bardzo wielu. Szanowni Państwo, zanim zaczniemy dyskusję wokół książki, chciałbym zaprosić pana prezesa Instytutu Pamięci Narodowej i poprosić o kilka słów dla nas. Panie prezesie, proszę i dziękuję. Szanowny panie marszałku, droga pani profesor, drogi panie profesorze, szanowni państwo, no właśnie, pytanie retoryczne właściwie stało się tytułem tej książki. Czy można zapomnieć? Oczywiście nie można zapomnieć i gdyby nasz naród popadł w narodową, powszechną amnezję, to nie moglibyśmy się dzisiaj spotkać w przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej, a więc instytucji, która dba i pielęgnuje o pamięć XX wieku, piękną historię polskiego narodu, który walczył o wolność i przerażającą historię dwóch systemów totalitarnych, które chciały tę wolność zabrać, niemieckiego nazizmu i sowieckiego komunizmu. Drodzy Państwo,
dzisiejsze elity polityczne, z czego się bardzo cieszę, mają świadomość tego, jak ważny jest Instytut Pamięci Narodowej, bowiem historia, przeszłość, tuż obok języka, naszego narodowego, kulturowego dziedzictwa, stanowi o fundamencie naszej narodowej wspólnoty. Nie ma nas, dzisiaj Polaków w XXI wieku, bez wspólnego przeżywania historii. Marian Karczewski, który napisał te wspomnienia w sposób bardzo literacki, piękną polszczyzną, co nie jest przecież standardem we wspomnieniach, obnaża dwa systemy totalitarne. Obnaża zło niemieckiego nazizmu, pisząc o obozach koncentracyjnych, o barbarzyństwie tego systemu, ale też ta konkretna książka, czyli drugie wydanie wspomnień Mariana Karczewskiego, obnaża także system komunistyczny, bowiem pierwsze wydanie objęte cenzurą komunistyczną w sposób naturalny, wykreślając Pana Boga, pokazało, jaki był cel komunistów i kogo oni obrali za swojego głównego wroga. Otóż Pana Boga i wartości chrześcijańskie, którym wytoczyli wojnę i pewnie dlatego także przegrali. Mamy nadzieję, że nigdy ten straszny system nie powróci w Europie i na świecie. Drodzy Państwo, pozwólcie też, że do zachwytów nad wspomnieniami Mariana Karczewskiego dołączę zachwyt osobisty, bowiem na stronie 272 przeczytacie Państwo fragment, który dotyczy pierwszego dnia świąt roku 1944 w niemieckim obozie koncentracyjnym Gross Rosen i odniesienie do walk bokserskich, które miały być dla niemieckich zwyrodnialców przerwą i pewnym relaksem w konsekwentnym mordowaniu więźniów w tymże obozie koncentracyjnym. Ta szlachetna, antyczna, ta olimpijska dyscyplina sportowa miała dawać uciechę tym, którzy mordowali. Zresztą Marian Karczewski kończył swoje uwięzienie w obozach koncentracyjnych w Bergen-Belsen i o tym nie wspomina, ale z całą pewnością spotkał się tam z Tadeuszem Tedim Pietrzykowskim, który także ostatnie swoje dni w niewoli spędził właśnie w Bergen-Belsen. A tenże Tadeusz Pietrzykowski był mistrzem Warszawy, wicemistrzem Polski i legendarnym pięściarzem z niemieckiego i z niemieckich obozów koncentracyjnych, więc mówię to dlatego, że w tej książce znajdziemy wszyscy coś, co nas zainteresuje i coś, co obnaża zło dwóch systemów totalitarnych, a z drugiej strony coś, co nam, Polakom w XXI wieku mówi, że jesteśmy narodem, który dla wolności potrafi zrobić wszystko. Życzę Państwu udanej dyskusji. Chciałem podziękować serdecznie panu marszałkowi Stanisławowi Karczewskiemu za zainspirowanie Instytutu Pamięci Narodowej do powstania tej publikacji, a panu profesorowi Włodzimierzowi Sulei za doprowadzenie tego jakże ważnego dzieła do końca. Dziękuję bardzo. Doktor Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję panie prezesie. To ja też dziękuję, że zostałem zaproszony dzisiaj na ten wieczór i że dzięki temu mogłem po prostu poznać książkę, bo wstyd powiedzieć, ale nie wiedziałem w ogóle o jej istnieniu. Przeczytałem całą od deski do deski, pochłonęła mnie do końca. Jest napisane rzeczywiście świetnym językiem, bardzo obrazowo. Autor przedstawia wszystko, ale o tym może za moment, bo rzeczywiście warto się nad tym zatrzymać znacznie dłużej. Zanim przywitam naszych szanownych prelegentów, chciałbym, żeby Państwo jeszcze wiedzieli, to bardziej informacja dla nas tu na sali zebranych w Warszawie, że tam w tamtej drugiej sali są niezwykle wymowne eksponaty. Są to eksponaty znalezione na terenie właśnie obozu Gross Rosen, a więc jednego z tych trzech, nieistotne. Jednego z wielu, który był bohater naszej książki. To jest efekt prac archeologicznych. Niezwykle wymowne są porównania. Zastawa, której używali niemieccy zbrodniarze, piękna, porcelanowa i naczynia, które są dziurawe, bo pordzewiałe po tylu latach, używane przez upodlonych przez nich więźniów, którzy cudem, resztką sił właściwie doczekali tego momentu, o którym mówi pan prezes, czyli tego momentu, kiedy odzyskali wolność. Niektórzy umierali dosłownie kilka godzin po tym, kiedy ta wolność przyszła, przeniesiona przez brytyjskich żołnierzy. Akurat autorowi książki udało się, mimo kruchego zdrowia, jednak
przeżyć, dożyć, a później zachować te wspomnienia w książce. Za to, myślę, jesteśmy mu bardzo wdzięczni. Te archiwalne prace były prowadzone przez Biuro Identyfikacji IPN. Te dowody są, te artefakty są też dowodem w śledztwie, więc myślę, że ta wartość jest też niezwykle istotna. W tamtej drugiej sali są też niezwykłe rzeźby Samuela Wilenberga, uciekiniera z Treblinka, więc innego obozu. To są rzeźby powstałe w Izraelu po wielu latach, co jest cały cykl rzeźb przedstawiający życie codzienne w obozie. Też Państwu polecam te rzeźby, ten cały cykl. I polecam też, jeśli ktoś nie wziął, to przy wyjściu na pewno będzie można, to jest taki katalog wystawy, czy można zapomnieć, katalog przygotowany, Szanowni Państwo, przez Panią Sylwię Tryc. Panią Sylwię Tryc, dyrektor Biblioteki Publicznej w Jadowie, a więc miejsca, wokół którego też toczy się akcja tej książki, bo są to rodzinne strony właśnie pana Mariana Karczewskiego, a dyrektorka tej biblioteki bardzo mocno i skrupulatnie tę pamięć próbuje zachować, za co też jesteśmy jej niezwykle wdzięczni. Więc warto po tym naszym spotkaniu przejść do tamtej drugiej sali i to wszystko, o czym mówię, obejrzeć. No dobrze, Szanowni Państwo, to w takim razie przechodzimy do tej części dyskusyjnej. Chciałbym zaprosić jako pierwszego pana marszałka Stanisława Karczewskiego. Panie marszałku, proszę o zajęcie miejsca. Przywitajmy raz jeszcze brawami. Wujem pana marszałka jest właśnie Marian Karczewski. Proszę zająć miejsce, a na salę zapraszam tutaj na scenę, tak można powiedzieć, kolejnego naszego dyskutanta, doktora Mateusza Szpytmę, wiceprezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Panie prezesie, bardzo proszę. I trzeci nasz dyskutant, profesor Władysław Suleja, historyk, jak już... Włodzimierz, przepraszam bardzo. Włodzimierz Suleja. Dziękuję bardzo. Raz jeszcze dziękuję, że to na mnie padło, że ja będę mógł być tym, który od panów wydobędzie najciekawsze informacje. Może od pana, panie marszałku, zacznę i zapytam, jak w ogóle pan na pewno te historie rodzinne ma doskonale w pamięci zachowane. Jak w ogóle doszło, że wuj, bo to jest to, o czym mówimy, to jest wznowienie, to jest ta już zupełnie inna wersja, która wyszła teraz, ale ta wcześniejsza wyszła kilka dekad temu. Jak to się stało, że pana wuj zachował to wszystko, po pierwsze, w tak doskonałym stanie, jeśli chodzi o pamięć ludzką? To jest coś niebywałego, te opisy, te szczegóły. A po drugie, jak to się stało, że on zdecydował się, no już po wielu latach, po opuszczeniu obozu, na przelanie tych wszystkich wspomnień na papier? Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam. Dobry wieczór. Bardzo dziękuję za zorganizowanie dyskusji wokół książki mojego stryja, mojego ojca chrzestnego, Mariana Karczewskiego. Czy można zapomnieć? Dziękuję bardzo panu prezesowi, dziękuję poprzedniemu panu prezesowi, dziękuję panu profesorowi, tu nieobecnemu Janowi Żarynowi, do którego zwróciłem się z pytaniem, czy Instytut Pamięci Narodowej wydałby tę książkę. Janek, bo jesteśmy po imieniu, następnego dnia, bo przeczytał, podobnie jak pan redaktor, tą książkę w jedną noc, w kilka godzin, powiedział, że książka jest naprawdę bardzo dobra i należy, i trzeba, i koniecznie trzeba ją wydać. Ja zapytałem się, czy on się tym zajmie. Nie, zajął się tym pan profesor Włodzimierz Suleja, bardzo starannie. Bardzo dziękuję panie profesorze za opiekę nad całym tokiem wydawniczym i dziękuję również finalnie za to, że to wydanie zostało no właściwie już wyczerpane, proszę państwa, ono się wyczerpuje. Także te wyczerpuje, bo jeszcze te egzemplarze są, które są podobno ostatnimi egzemplarzami. Bardzo dziękuję. Również chciałbym podziękować, bo zacznę od podziękowań, a później postaram się szybciutko odpowiedzieć. Mamy czas. Podziękować panu Adamowi Bali, który jest lokalnym patriotą i historykiem. To naprawdę piękne, że i tutaj pan redaktor mówi też i o pani Sylwii Tryc z Jadowa, która dba, jest dyrektorem muzeum. Jak ważne jest to, że są takie, że jest taka instytucja jak Instytut Pamięci Narodowej, ale jak również ważne jest to, że w małych miejscowościach jest taki lokalny patriotyzm, poszukiwanie artefaktów, poszukiwanie pamiątek, poszukiwanie materiałów, grzebanie w historii. I bardzo panu, panie Adamie, za to dziękuję i dziękuję tym wszystkim, którzy z panem współpracują. Są również na sali, jest Cezary Jurkiewicz, również bardzo dziękuję, bo też bardzo aktywnie
jest świat mały, jest, panie redaktorze. Przed chwilą dowiedzieliśmy się, że pan przyjeżdżał do Strachówki, kilka kilometrów od miejsca zamieszkania mojego... Ja, panie marszałku, też przerwę, przepraszam, ale rzeczywiście kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, jako jeszcze młody bardzo człowiek z żoną i z małym dzieckiem jednym, przyjeżdżaliśmy na letniska do Strachówki, nie znając w ogóle tego miejsca wcześniej, nie znając też tej historii, o której dzisiaj mówimy. Piękna okolica, nawet nie wiedziałem, że stąpam po tak historycznej ziemi, także czytając te różne fragmenty książki, czułem się, jakbym był tam znów i chodził po tych lasach, po tych piaszczystych pagórkach. Także czułem, jakby to też była poniekąd moja historia. Oczywiście przesadzam, ale wiecie, co mam na myśli. Także bardzo dziękuję. No dla mnie też, panie redaktorze, jeszcze bardziej sentymentalne jest wspomnienie i tych miejsc, gdzie spędzałem wszystkie wakacje, gdzie spotykaliśmy się na święta. I wujek Marian, mój ojciec chrzestny, był takim drugim nauczycielem rodzinnym po moim ojcu. Mama przekazywała wartości, babcia przekazywała wartości, myślę, że swoimi zachowaniami. Babcia codziennie rano modliła się o godzinie 5, wstawała i modliła się godzinę. Modliła się godzinę, a później zajmowała się obrządkiem, zajmowała się domem. I to pozostało w człowieku. To pozostało w człowieku, ale wujek Marian miał koszmary nocne. Ja bardzo dużo spędzałem czasu w Zawiszynie, w tym pięknym, malowniczym, drewnianym domu. Można powiedzieć, że tam spędziłem całe dzieciństwo, również dużą część swojej młodości. I to obcowanie i z naturą, przyjeżdżały tam tabory cygańskie, rozmawiałem i przyjaźniłem się z sąsiadami, miałem tam taką sympatię, Gosię, która została również lekarzem, a już się później nie spotykaliśmy. I dlaczego wujek to napisał? Ja myślę, że, bo my pytaliśmy się często, pan mówi, panie redaktorze, że ja dobrze znałem z opowiadań. Właściwie wujek nie chciał opowiadać o wojnie, nie chciał opowiadać o tej Gehennie, o tym, co się działo w obozach koncentracyjnych, jak ludzie umierali. Może chciał oszczędzić, prawda, młodemu człowiekowi mnie, być może rodzicom przekazywał i opowiadał. Mnie nie opowiadał tego. Wujek bardzo dużo palił papierosów i w nocy budził się. Ja słyszałem, jak wujek pisał na maszynie i pisał te wspomnienia. Czy pisał z zamiarem wydania, czy pisał po to, żeby po prostu wyrzucić to z siebie. Tego nie wiem, ale jestem bardzo wdzięczny, że tą książkę napisał. I tak jak mówił pan redaktor, ale również i inne osoby, które tę książkę przeczytały, napisał piękną polszczyzną. I to jest bardzo ciekawe, bo wujek nie miał wielkiego wykształcenia, ale pochodził z takiego domu, skromnego domu. Mój dziadek był dróżnikiem, ale w domu było pełno książek. To był dom pełen, to była olbrzymia biblioteka. Ja tam jeździłem i czytałem w wakacje masę książek. Szkoda, że teraz nie mam czasu, to wtedy miałem dużo czasu i dużo choroba czytałem. Naszych czasów, niestety. Choroba brak naszych czasów, tak, brak czasu. Ale wtedy czytałem i mój ojciec, czyli brat Mariana, też cały czas czytał. To była jedna książka, dwie książki, które zawsze miał i czytał. Jakoś tam tego nie przekazał, bo tak jak mówię, teraz mam duże zaległości, ale też myślę, że jak przyjdę na emeryturę, panie redaktorze, to zacznę czytać. Jeszcze nie czas, jeszcze nie czas. Ale napisał to piękną polszczyzną. Ale jadąc tutaj, tak przypomniałem sobie pewne wydarzenie, które było dla mnie bardzo istotne, bardzo ważne. A mianowicie mój tata i wujek zebrali mnie jako 13-letniego chłopca w niedzielę do Palmir. I tam powiedzieli mi o Katyniu, no bo przecież nie uczono nas w szkole o Katyniu. I wtedy był taki moment, kiedy rozmawialiśmy długi czas o historii, o naszej trudnej, ciężkiej historii, o dwóch kataklizmach, o tym z Niemiec hitlerowskim i o tym sowieckim, o którym nie mówiono w szkole. I to była taka wielka lekcja historii, która pozostała mi w pamięci i wokół której byłem
wychowywany w domu. Wujek rzadko opowiadał, tak jak mówię, rzadko mówił, rzadko wspominał. Raczej wszystkie rozmowy, czy większość tych rozmów, które odbywały się w domu przy stole świątecznym, czy przy śniadaniach, obiadach normalnych, zwykłych, dotyczyła bieżącej sytuacji rodzinnej, a do czasów historycznych nie wracaliśmy. Wujek nie chciał o tym mówić, tak ja to w tej chwili oceniam z perspektywy czasu. Ta książka ma jeszcze jeden istotny element, a mianowicie wujek udzielił długiego, godzinnego wywiadu w Polskim Radiu. Ostatni transport z Pawiaka i bardzo dokładnie opowiadał, to jest nagranie. I tutaj na tej płycie również jest taki fragment, który odnosi się do ówczesnego czasu, chciałem powiedzieć, że do teraźniejszości, ale do tego momentu, w którym wujek odbierał rzeczywistość i mówił, jaki olbrzymi szacunek miał do kromki chleba. Ja myślę, że z tego domu właśnie wyniosłem szacunek do pracy ludzkiej, nie tylko do chleba, to przenośnie, zawsze babcia, naprawdę moja babcia to robiła, tutaj już polityczna dygresja, nie wierzę w inne deklaracje, ale tak było, że każdy bochenek chleba był znaczony krzyżem. I taki olbrzymi szacunek do każdej kromki, każdego okruchu żywności. A w domu nie mogło się nic zmarnować, to pamiętam. Wujek był bardzo uczulony na to. A przy tym, jeśli mogę jeszcze, bo pewno za długo mówię jak zwykle, to powiedzieć, że dom, z którego ja wychodzę, był taki pełen radości, pełen dowcipu sytuacyjnego. Wujek był człowiekiem, pomimo tych swoich przeżyć, miał olbrzymie poczucie humoru. Nie chcę przytaczać dowcipów wujka, ale wujek też wybiegał w przyszłość. Pamiętam, jak miał syrenkę i nastawił budzik i słuchawkę podnosił jakąś tam gdzieś rzucono i rozmawiał z babcią przez telefon. I pasażer bardzo dziwił się, że wujek wynalazł kilkadziesiąt lat temu telefon komórkowy, ale miał różne takie pomysły zwariowane. Na przykład miał w swoim dowodzie osobistym wklejone zdjęcie Breżniewa i policja go zatrzymała, to była bardzo zdziwiona. Ale tutaj Cezary potwierdza, bo razem z jego ojcem byli bardzo zaprzyjaźnieni i robili różne żarty i różne numery. Powrócił do rzeczywistości, ale pamiętał. I jestem niezwykle wdzięczny i bardzo cieszę się, że po pierwsze napisał tę książkę, a po drugie, że możemy tę książkę, te drugie wydanie przeczytać i zapoznać się z tym. Jest wiele, wiele wątków w tej książce ważnych, o których pewno panowie historycy powiedzą. Jest to taka lekcja historii. No, przeczytanie tej książki to taka bardzo dobra lekcja historii. Polecam tę książkę państwu, polecam tę książkę moim wnukom, polecam książkę dzieciom, młodzieży. Warto ją przeczytać. Jej zaletą jest też to właśnie, że jest dobrym językiem napisane, że ją się po prostu dobrze czyta, że jest to tak zrobione, jak mówiłem wcześniej, jakbyśmy oglądali film, a nie jakaś taka trochę nudna lektura obowiązkowa, szkolna. Wiemy, jak to czasami jest i jak to bywało. Nasze dzieci czy wnuki też się z tym muszą dzisiaj męczyć. Tym bardziej ta pozycja jest cenna, bo właśnie to jest tak napisane, że to po prostu wciąga. Nie męczy, a wciąga. Panie marszałku, wrócę do pana jeszcze, ale przejdę do naszych kolejnych gości. Może pana prezesa teraz zapytam, dlaczego w ogóle IPN zdecydował się na wznowienie tej pozycji, dlaczego zdecydował się ją wydać i to w tej wersji pełnej,
już bez PRL-owskiej cenzury. Cenzury, która, nie wiem czy mam rację, ale chyba nie była tak bardzo okrutna dla tej książki, bo to są fragmenty, które są, tak jak powiedział pan prezes, z punktu widzenia no, dzisiejszych już zupełnie innych czasów, nawet wydaje się czasami trochę śmieszne, takie trochę na siłę, tak żeby ta cenzura musiała się czymś wykazać i tam coś trzeba było wyciąć. Właściwie sens książki jest niezmieniony, ale może się mylę, panie prezesie, dlaczego po latach drugie wydanie, druga wersja. Panie redaktorze... Jest okej, chyba jest tak. Panie redaktorze, to przede wszystkim myślę, że byłoby pytanie lepsze dla pana profesora Sulei, ale ja powiem tak, to że, mam jeszcze inne dla pana profesora. Tak, ale ja powiem tak, że Instytut Pamięci Narodowej ma w swojej misji przypominanie, pokazywanie dziejów II wojny światowej. I ta książka mieści w sobie historię tak ważne z dziejów naszego narodu w czasie okupacji niemieckiej, że znakomicie się wpisuje w to, co my chcemy właśnie pokazywać. Dla mnie jako czytelnika tej pozycji to było niesamowite, że młody chłopak z mazowieckiej wsi, nie też z jakiegoś wielkiego szlacheckiego domu, czy jakiegoś burżuazyjnego, czy nie wiadomo skąd, ale doświadczył, dotknął historii w niesamowity sposób. Tak, ja tu przeczytam taki fragment, on to może w ogóle wywołał trochę też to dotknięcie. Na początku rozdziału trzeciego jest coś takiego zanotował autor. Wybuch wojny to dla nas młodych zapowiedź wielkiej przygody. Ostatecznie tylko nielicznym szczęśliwcom w wieku 15-18 lat historia stwarza taką frajdę. Któż z nas młokosów nie chciał być Skrzetuskim Wołodyjowskim? I cóż, tak jak ten Skrzetuski Wołodyjowski doświadczali tych dziejów polskich bezpośrednio w XVII wieku, tak on realnie dotknął tego, co najważniejsze było w czasie II wojny światowej. Wszystko było jego udziałem. I kampania wrześniowa 1939, ucieczka przed Niemcami, i konspiracja, i więzienie, przesłuchania, Pawiak, obóz koncentracyjny. I to, do czego pewnie jeszcze tutaj wrócimy, udział w grupie HAT, czyli Ludwika Kalksteina, jednego z największych zdrajców w historii Polski. Więc to jest książka, która pokazuje jako jedna z nielicznych, nie ma nawet takich dobrych opracowań historycznych, jak funkcjonowała ta grupa jeszcze w czasie, kiedy działała na rzecz niepodległego państwa polskiego przed zdradą. I no jest wyjątkowa. Jest wyjątkowa. Ten człowiek, Marian Karczewski, mówię, tak jak wspomniałem, dotknął historii, jednej z tych historii najważniejszych w naszych dziejach. Panie prezesie, to ja teraz zachowam się jak dziennikarz taki w studiu, gdzie jest mało czasu i dociskam. Dlaczego jest wyjątkowa? Przecież jest tak dużo literatury polskiej wspaniałej, nawet w obowiązkowym kanonie lektur obozowej tak zwanej, prawda? Jest wiele też różnych książek dotyczących właśnie okresu okupacji podziemnego państwa polskiego. W czym ta książka jest inna od tamtych, o których mówimy? W czym jest wyjątkowa? No, trochę w tym... po części w różnych aspektach. Trochę pan redaktor wspomniał o świetnym języku. Trochę powiedziałem o tym, że dotyka historii bardzo ważnych dla naszych dziejów, a też jest coś takiego, że on, mimo że jest świadkiem, to pisze tutaj z dużą dozą obiektywizmu. On jest prawie jakby historykiem. Nie wiem, pan profesor, czy to podzieli profesor belwederski, profesor Włodzimierz Suleja, ale to jest tak, że często jest tak, że jak ktoś pisze wspomnienia, to one są nacechowane nie tylko subiektywizmem, ale ogromnymi emocjami. Teraz tutaj jest próba takiego spojrzenia bardzo chłodnego, mimo tego, że on to wszystko przeżył i to widać, jak on został doświadczony, a mimo to umie nabrać do tego dystansu. I
jest także wiele innych aspektów, które każą tutaj wysoko podnieść wagę tej pozycji, bo też nie wiem, czy pan redaktor zauważył, ale on się nie skupia tylko na swoim bólu, na swojej tragedii, ale tam zobaczymy tragedię Żydów. Jest Holokaust opisany. Jest opisana tragedia tych wszystkich, z którymi on razem był w tym transporcie do Auschwitz, tych wszystkich więźniów, ale jest też opisana tragedia jeńców sowieckich głodzonych przez Niemców, a nawet on, tu wyraźnie widać, kto jest ofiarą, kto jest sprawcą, bo to jest o Niemcach tutaj jest, tu nie ma żadnych enigmatycznych zwrotów, kto tutaj tym kierował, kto to wszystko organizował, ale mimo tego on był świadkiem, nawet wkrótce po wyzwoleniu obozu Bergen-Belsen, był świadkiem takich samosądów na Niemcach, które no z naturalnych powodów ci więźniowie wobec spotykanych Niemców stosowali. I on też bierze w obronę tych Niemców, którzy byli, tych zwykłych cywilów, którzy byli zaatakowani. Więc on ma niesamowite taką empatię. I ja bym powiedział, że po takich przeżyciach mieć taką, może nie wyrozumiałość, ale taką umiejętność wczucia się w różne sytuacje, to jest wyjątkowa, naprawdę wyjątkowa. Potwierdzam, rzeczywiście to, co prezentuje autor tej pozycji, to jest chyba taki no, najwyższy poziom chyba chrześcijaństwa, tak to trzeba powiedzieć przecież, bo żyjemy nie dla siebie, a dla innych i rzeczywiście autor, bohater główny bardzo często podkreśla to, że trzeba się po pierwsze dzielić tym, co mamy z innymi w tym obozowym trudnym czasie, a po drugie też cały czas myśli o bliskich, nie tylko o rodzinie, o rodzicach, ale też i o kolegach, o swojej sympatii też zostawionej w Warszawie. Ta myśl mu towarzyszy cały czas. Tak, to jest rzeczywiście niezwykłe świadectwo. Panie profesorze, z punktu widzenia historyka zapytam pana, jaką wartość historyczną dla pana na przykład jako badacza dziejów ta książka wnosi, bo tak jak powiedziałem, no jest tych pozycji u nas w tym kanonie polskiej literatury bardzo dużo, prawda? Co ona wnosi nowego zdaniem pana jako badacza i literatury, i historii? Rozpocznę od tego, że jest to istotnie świadectwo unikalne, jeżeli chodzi o klasyczne źródło historyczne. Natomiast tak ad vocem do tego, o czym mówi pan marszałek, o czym mówi pan prezes, to ja bym powiedział troszkę inaczej, że to jest rzeczywiście, to jest subiektywne ujęcie. Siłą rzeczy, bo będę się upierał przy tym, że jeżeli nawet z zamysłem publikowania dotarcie do szerszego czytelnika, rzecz taką robimy, patrzymy to z własnej perspektywy. Ale rzeczywiście te elementy, o których tutaj to wybrzmiało, to ta swoista empatia, to ten duch chrześcijański jest bardzo silny, ale przede wszystkim mnie ujęło to, że to jest niezwykle szczere. I takich świadectw szczerych, dotyczących niezwykle trudnych rzeczy. Mówię przede wszystkim o tym wątku obozowym. Jest generalnie niewiele. Jeżeli spojrzymy na tę literaturę, z którą mamy do czynienia, również wspomnieniową, z podobnego dystansu pisaną, to jest rzecz porównywalna do Wiesława Kielara, do Annus Mundi. Jest w jakimś sensie, chociaż to jest inna bajka, inna opowieść, porównywalna do tego, co Grzesiuk pisał. To jest ten szczyt, powiedzmy, tego typu wspomnień, jeżeli, jeszcze raz podkreślam, chodzi o literaturę obozową. Natomiast jeżeli przyglądamy się temu opisowi wojny, no tutaj jeszcze trzeba powiedzieć, skąd się wzięła taka postawa, myślę, że do tego jeszcze wrócimy. Bo na to trzeba też spojrzeć, to jest kilka elementów. Powiedzmy, jeżeli ta peregrynacja wrześniowa, no jest w jakimś sensie typowa, to jest coś, co było doświadczeniem zbiorowym, też jest bardzo dobrze opisanym, biorąc pod uwagę świadectwa tych, którzy z nim ową ekskapadę przeżywali. Natomiast sama już konspiracja, obraz konspiracji, i to jest ten obraz konspiracji podwarszawskiej, rzadszy znacznie niż powiedzmy to, co się działo w dużych miastach czy jakichś grupach, to jest unikalne świadectwo, to przede wszystkim, o którym tutaj mówi pan prezes, to znaczy tej grupy wywiadu ofensywnego, która no, nie ma jeszcze właściwie takiej monografii, która by mogła to w sposób pełny, kompetentny odtworzyć. Rzeczywiście to jest kwestia tego i co oni robili, bo to jest kwestia
zdobywanie informacji przede wszystkim w odniesieniu do tych wszystkich lotniczych niemieckich przygotowań, zwłaszcza jeśli chodzi o agresję na Związek Sowiecki. I nie ma jednocześnie pokazania tego mechanizmu, który wywiadem rządził. Wiem już sporo, bo to są monografie, są pozycje, natomiast uwzględnienie tego świadectwa, znacznie pełniejsze, pogłębienie, to też może być nową jakością w historiografii. To jest pierwszy element. Po drugie są te dwa unikalne świadectwa, o których też tutaj była mowa, ale na co chciałbym bardzo silnie zwrócić uwagę. Po pierwsze właśnie opis tego transportu, który jest praktycznie jedynym. To my to, co wiemy o tym, co się wtedy działo, o tej całej gehennie, stratach, o realiach, to wiemy ze wspomnień Mariana Karczewskiego. Znikąd więcej. Serio? Nie ma w żadnych praktycznie rzecz biorąc, tego typu świadectwa nie ma. To jest w gruncie rzeczy świadectwo tego tak rozbudowane, tak detaliczne, praktycznie jedyne. O tym się wspominało, ale to nie jest taki opis, który tym jest opisem pełnym. I to, co dla mnie było bardzo istotne, to jest też opis tego buntu na Pawiaku z punktu widzenia człowieka, który siedzi na Pawiaku, którego konsekwencje mogą spotkać. Oni nie wiedzą, czy przeżyją, czy zostaną spacyfikowani, tak jak ten oddział, na którym bunt się odbywał. No i ostatni element to są te wszystkie kwestie związane z pobytem w obozach, przy czym na jeden jeszcze wątek warto zwrócić uwagę, można powiedzieć międzynarodowy, ten wątek francuski, tego współtowarzysza, który zginął zresztą na początku stycznia 1945 roku w Gross Rosen Klaveja. To jest coś też, co z punktu widzenia, no, powiedziałbym, mocni naszej polityki historycznej powinno bardzo silnie wybrzmieć, bo to jest taka swoista międzynarodówka więźniów. To, co, tak jak mówił pan prezes, tam bez ukrywania, kto to robił, w jaki sposób, ale że dotyczyło to całej Europy, tej, która była pod niemiecką władzą. Więc jest to, jeszcze raz podkreślam, świadectwo unikalne, świadectwo takie, które z punktu widzenia historyka zajmującego się dziejami II wojny światowej nie może przejść niezauważone. Ja potwierdzam, bo te opisy, one mnie naprawdę poruszyły, bo jeśli chodzi o literaturę obozową, myślę, że wielu z nas różne książki przeglądało, czytało. Jeśli chodzi o transport też, pewnie nie jeden film też widzieliśmy na ten temat, ale to, co powiedział pan profesor, te opisy są tak detaliczne, a zarazem tak odarte z tych emocji wewnętrznych. Ja nie mogłem tego czytać spokojnie, bo tam odbywały się sceny, które no trudno nawet teraz o nich głośno mówić. To jest coś, co odbywa się w duszy i w umyśle takiego człowieka, który traci kontrolę nad sobą i robi rzeczy, o których nawet pewnie nie wiedział, nie ma świadomości, że to robił. Są niesamowite. Jeszcze dodam, tu są emocje, to znaczy nie powiem, że to jest pozbawione emocji. Nadmiernej, prawda? Natomiast jest to jeszcze coś innego, bo to jest troszeczkę na tej zasadzie, jakby to był pisany dziennik. Ja takie wrażenie miałem, bo znam z literatury, w świadectwach historycznych, dziennik Michała Remera, taki codziennie prowadzony, bardzo podrobny, gdzie jest podobny rodzaj szczerości. To jest drugi takie świadectwo, z którym się w podobny sposób zetknąłem. Panie marszałku, może wrócę do pana. Jak pan to pamięta? Czy to jest tak, że pana stryj miał tak doskonałą pamięć? Bo po tylu latach z takimi detalami opisać to wszystko, myślę, że naprawdę nie jest łatwo nawet dla kogoś, kto ma taką pamięć filmową, prawda? Kto potrafi te klisze zachować w głowie przez tyle lat. Tak, panie redaktorze, rozumiem pana wątpliwości, ale myślę, że to były tak silne przeżycia, tak bardzo traumatyczne, że one zostają w pamięci. Tak jak mówiłem, wujek budził się w nocy i w nocy pisał. Nie wiem, czy w ciągu dnia pisał, no przecież nie byłem cały czas w tym domu, ale być może sny wybudzały go i wtedy siadał do maszyny i pisał. Ja myślę, wie pan, panie redaktorze, ja mam dobrą pamięć, może i wujek miał dobrą pamięć. może tak, to jest geny. Rodzinne. Nie wiem, to czasami pomaga, a czasami bardzo szkodzi. Ale tak jest. Faktycznie tam jeszcze jest, panie profesorze, bo mówimy tutaj o różnych aspektach takich historycznych, to jeszcze ewakuacja getta, prawda, z Jadowa. To jest, no, w przyszłym roku będziemy mieli rocznicę, jest w tym... A no tak, już jest 2000. Drugi, tak. Tak, to będziemy mieli 80. rocznicę. Chcemy również, panie prezesie, w Jadowie zorganizować jakieś wspomnienie
są różne pomysły, też warto do tego wrócić. Też wokół tej książki, niekoniecznie w związku z tą książką, ale jest wiele opisów, do których ja dotarłem, które powstały i dotyczą i ewakuacji getta, i życia w getcie, i życia w ogóle codziennego w Jadowie, w którym to niewielka miejscowość, w której było getto, jak tam ludzie żyli, prawda? To też jest niezwykle wstrząsające, jak to życie i codzienne, a później szczególnie właśnie ewakuacja, a właściwie likwidacja w dużej części, to też jest wstrząsające i ten opis również jest bardzo taki detaliczny. Także myślę, że były to olbrzymie emocje, ale w tych emocjach to, o czym tutaj panowie mówili i pan redaktor, była taka też cecha kronikarska jakaś, prawda, taka zapisu tego, co wujek obserwował. Wujek w ogóle był i moja rodzina taka bardzo wnikliwych obserwatorów. Dyskusje przy stole, dyskusje na ganku, bo mieliśmy taki ganek, gdzie zbieraliśmy się i mam te rozmowy dorosłych, ale również i z naszym młodzieży, dzieci udziałem, były niezwykle interesujące. To, że wujek nawiązał do trylogii, to zupełnie naturalne, bo mój ojciec trylogię czytał, nie wiem, ileś tam, naście razy, mhm. prawda? I to był kanon, tak? I obok tych wszystkich książek, które były, no te dotyczące historii, były ulubione w lekturze mojego wujka i mojego ojca. Stąd pewno również, wracam do pytania, staram się w jakiś sposób odpowiedzieć i szukać różnych wątków i różnych faktów. No też czytanie, no też pamięć, lepszą pamięć, udrożnia pamięć i na pewno łatwiej jest zapamiętać i tak szczegółowo wiele scen wujek opisywał. I one są bardzo wstrząsające. No warto tą książkę przeczytać. Wiele osób mówi, no być może kiedyś powstanie, że jest to dobry materiał do nakręcenia filmu. Ale jeszcze nie wiem, jakie ma pan redaktor pytania, ale może... Jeszcze mam kilka. To może uprzedzając... Później też będą pytania z sali, mam nadzieję, że jesteśmy na to przygotowani, ale proszę bardzo. Co jeszcze było takie bardzo u wujka i o czym rozmawialiśmy we Wrocławiu, bo we Wrocławiu rozmawialiśmy również wokół tej książki, to wujek mało mówił o obozie, mało mówił o wojnie, natomiast bardzo dużo mówił o Karlsztajnie. On nie mógł sobie darować i nie mógł sobie wytłumaczyć zdrady. Było dla niego zupełnie niepojęte, jak człowiek, do którego miał pełne zaufanie, zdradził i wydał... Tak, to może przybliżmy postać, skoro już pan marszałek do tego nawiązał. Nie wszyscy pewnie książkę czytali, nie wszyscy być może wiedzą. Karlsztajn był szefem, tak? Szefem grupy wywiadowczej, którą prowadził bezpośrednio Stryja, tak? Był tym, któremu Stryj składał meldunki, mieli do siebie, tak się wydawało, stuprocentowe zaufanie. Pełne zaufanie i to prysło. To nagle wujek i tutaj pan profesor mówi, że to byłaby najlepsza pierwsza scena, kiedy idzie w Alei Szucha na pierwszym piętrze i przez otwarte drzwi widzi Karlsztajna, prawda? Jest zdziwiony. Jego współpracownik, szef... Proszę sobie wyobrazić scenę, prawda? Prawda? Więzień, czekający niemalże na śmierć, tak. Widzi swojego przełożonego, zatrzymanego... Tak, jako gestapowca. Szefa swojego widzi po drugiej stronie. Dwa lata wcześniej. O którym sądził, że nie żyje. Tak. No historia niebywała. I wuj rozmawiał o tym, z której w rodzinie to była... Mówił. To był taki temat. Pan profesor napisał, że wujek dotarł. Wujek był dobrym wywiadowcą, bo to jak do niego dotarł, prawda, no tego nie wiem. No dotarł. Dotarł również do rodziny Klawe. To też no, jakiś fenomen, ale to też świadczy o tym, że był dobrym wywiadowcą, bo sobie radził również i w czasach pokoju i potrafił dotrzeć tam, gdzie powinien, gdzie chciał. Więc dotarł do Karlsztajna. Ja nie wiem, czy on się spotkał z
nim 3 razy. Pan profesor tak napisał, ale wiem, że na pewno się z nim spotkał. Jest, może wstydne, ale powiem, że w Wikipedii napisane, że po kontakcie ze współpracownikiem zmienił swoje miejsce zamieszkania. Nawet nie wiem, czy to nie było związane właśnie z wizytą wujka, bo nie sądzę, że zbyt wiele osób poszukiwało Kalksteina i nawiązało z nim kontakt. I wujek, jak się z nim... Wujek to widocznie musiał wielokrotnie powtarzać, ja to zapamiętałem, że to na jednym z tych spotkań, kiedy oni rozmawiali, nie kleiła się ta rozmowa, ale na koniec Kalkstein, wtedy być może pod jakimś innym nazwiskiem, bo on zmieniał te nazwiska wielokrotnie, chciał pod wujka pożyczyć pieniądze. To już mówimy o okresie powojennym. O powojennym, ja mówię o powojennym już, wtedy, tak, tak. Już to było w latach 70. chyba, tak, także już po... w więzieniu, no bo on był więziony, odbywał karę, tak? Chyba 10 lat miał dożywocie. Niepełne. Słucham? Niepełne. Niepełne 10 lat. Tak, to już po tym okresie no właśnie ta rozmowa zakończyła się prośbą od wujka o pożyczenie pieniędzy. Panie profesorze, może proszę, żeby pan przybliżył nam właśnie postać Ludwika Kalksteina. Kim był? Jak ważna z punktu widzenia państwa podziemnego była organizacja, którą prowadził, czyli ta słynna Hanka. Jak wiele w sumie dobrego zrobiła, tak, dla państwa polskiego. Na początku. Jak to się stało, że ten człowiek nagle z, nie chcę powiedzieć anioła, ale normalnego człowieka przeistoczył się w diabła? Znaczy, to jest rzeczywiście psychologicznie niewytłumaczalne i myślę, że tutaj pan marszałek ma rację mówiąc, że trauma Mariana Karczewskiego wynikająca z tego, był jego adiutantem tak naprawdę, brała się właśnie stąd, że zetknął się z czymś, co przekraczało takie normalne doświadczenie. To po pierwsze. Natomiast to był stosunkowo młody człowiek. To był młody człowiek, który niezwykle rzutki, z bardzo, no wiemy przecież, jak daleko sięgającej w głąb Rzeczpospolitej szlacheckiej rodziny. No w końcu, nie wiem, czy wszyscy oglądali Czarne Chmury, czy nie, ale to jest, to jest ta rodzina przecież. I jego, no więc właśnie, jeszcze na dodatek jeszcze jego tutaj scenariusz, bo miał też i talenty literackie poza wszystkim innym. Więc ale poważnie, to jest rzeczywiście scenariusz tego serialu jest no, autorstwa... Podpowiedziany. Nie wiem. Brał, miał w tym udział w każdym razie. Więc to jest... Pomijam już te parantele historyczne, które tutaj mocno występują, ale jeżeli chodzi o ten czas, gdzie jak pan redaktor powiedział, on rzeczywiście pracował na rzecz państwa podziemnego, to była to niezwykle wydajna siatka wywiadu ofensywnego. Siatka, która rzeczywiście dysponowała planami. Oni skaptowali z centrali dotyczącej floty powietrznej. Nie był to wysoki szczebel, ale taki podoficera, który no, po prostu miał dostęp do tych rzeczy i oni ciągnęli to pełnymi garściami, zwłaszcza to Kalksztajn robił, ale nie tylko. To była kwestia penetracji szlaków komunikacyjnych. No właśnie ten pan Szymborski, który tutaj występuje, taki kolejarz właśnie ten na przykład też uczestniczył. Więc to była rozbudowana siatka, która zdobywała... No, podstawowe informacje z wywiadowczego punktu widzenia wykorzystywane. Tam współpracownikami byli nawet Niemcy, albo no tak, powiedzmy Polacy niemieckiego pochodzenia. Nie, tak? Ten, o którym mówię tutaj, ten typowiter był Niemcem, zwyczajnie Niemcem. No to pokazuje wysoki kunszt. No to oczywiście. I tego człowieka to jest, to jest zdobycie informacji w newralgicznych punktach. I żeby też już nie rozwijać nadmiernie tego wątku, to trzeba powiedzieć, że to przejście na drugą stronę wiązało się z tym, że on rzeczywiście wpadł, on został aresztowany i nie wiem, czy był w ogóle element tej fizycznej perswazji, bo my tego do końca nie wiemy, czy to był wybór świadomy, bo jak powiadam, to był człowiek, który no, innymi kategoriami niejako rozumował, więc on po prostu zwyczajnie przeszedł na drugą stronę. Przeszedł na drugą stronę z tym, że z okropnym skutkiem z punktu widzenia organizacji, z punktu widzenia nie tylko tych siatek wywiadowczych, bo on miał spory wgląd, to się działo, ocenia się, że te straty ludzkie wywołane zdradą Kalksteina to jest ponad 500 osób. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, ta no, zupełnie fundamentalna, to jest wydanie przez Świerczewskiego, czyli też jego najbliższego współpracownika Grotoroweckiego. Jeżeli popatrzymy tylko na te punkta, to widać bardzo wyraźnie,
czym to było. Zresztą jeżeli się też czyta listę... Strzał w samo serce. No dokładnie, tak. I to, że się organizacja też pozbierała, to też było świadectwem jednak dużej odporności na tego typu ciosy. Ale to był jeden z największych ciosów zadanych polskiemu państwu podziemnemu, temu jemu segmentowi wojskowemu w czasie całej II wojny światowej. Dopytam jeszcze, panie profesorze, wiemy, jak ten człowiek przeżył koniec wojny? Jak to się stało, że w ogóle ocalił swoje życie? No cóż, no to możemy inne wątki tutaj podjąć. Przede wszystkim dlatego, że no on był, tak jak mówię, oficerem, potem był już oficerem Gestapo, wykorzystywanym bardziej... No SS, tak, no SS, no, ale w Gestapo pracował, więc wykorzystywanym, powiedzmy, wykorzystywanym bardziej logistycznie niż, powiedzmy, do takich działań typowo operacyjnych. Tam się wiąże to jeszcze z tą osobą, tą kobietą, z którą się związał, czyli z Blanką Kaczorowską. No i to jest też zdumiewające, że postanowił zostać tutaj, że on się nie ewakuował z Niemcami. Był aktywny również na tym literackim gruncie, zmienił tożsamość, był w Szczecinie. To, że zdołano w jakiś sposób ustalić, kim był w rzeczywistości, jaką rolę pełnił, to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest kwestia wyroków, jakie zapadły. Jeżeli się patrzy, no był świat czeskiego, dotknęła sprawiedliwość, jeszcze Armii Krajowej został wyrok na nim wykonany. Natomiast i w przypadku Kaczorowskiej, i w przypadku Kalksztajna to były wyroki, które były wyrokami generalnie niskimi. No pan tu marszałek mówił, początkowy wyrok to jest te teoretycznie dożywocie, potem to zmieniano, obniżano. Także oni w więzieniu no, spędzili niewiele czasu. Byli też wykorzystywani właśnie przez późniejsze służby do swoich tutaj poczynień. No, Kalksztajn był i agentem celnym i potem współpracował, więc to są też te elementy, które pokazują... Czy to mu uratowało życie? Czy to już nie było? Nie sądzę, nie sądzę. Raczej to była kwestia zamysłu tego. To już mamy kogoś takiego, to my skorzystamy tu raczej z niego. Nie sądzę, żeby jego życie tutaj było zagrożone, ale w każdym razie to jest dodatkowy jeszcze element, jak pan marszałek tutaj mówi o scenariuszu na film, to tym bardziej to jest ta rzecz, którą warto byłoby no, pełniej i mocniej historia opisać. Absolutnie niesamowita, ale skupmy się może na tym bardziej pozytywnym wątku i tu miałbym jeszcze pytanie do pana prezesa, bo w takim szczególnie obrazie, który budują polskie seriale, mam wrażenie, że myślimy, mówiąc o państwie podziemnym, głównie o Szarych Szeregach, Armii Krajowej, ale w kontekście Powstania Warszawskiego, akcji Burza. Ponieważ mam tyle lat, ile mam, to jeszcze pamiętam czasy PRL-u, kiedy ta cała propaganda też skupiała się po pierwsze na PPR-ze, a po drugie na batalionach chłopskich. Tak? Próbowano pokazać, że też ta wieś działała i dzięki wsi odzyskaliśmy wolność. Ta książka, mam wrażenie, że wnosi też coś innego. Pokazuje, że ta siatka wywiadowcza, ci chłopcy, którzy są w filmach często przedstawieni jako ci chłopcy z dobrych warszawskich czy krakowskich domów, okazuje się, że tutaj to są chłopcy, ale ze wsi. Może bliżej Warszawy niż dalej, ale jednak ze wsi, prawda? To też nosi chyba coś nowego, jeśli chodzi o postrzeganie całego państwa podziemnego. Nie, to jest tak, że Polska w dużej mierze była zbudowana społeczeństwo chłopskie i te zmiany, które nastąpiły w końcu XIX wieku i świadomość narodowa no, spowodowała, że później chłopi brali udział i w wojnie z bolszewikami, no i tworzyli drugą Rzeczpospolitą, która czasami była dla nich macochą, ale wiemy, że to nie tylko bataliony chłopskie, ale i Armia Krajowa to w dużej mierze była armia chłopska, tak samo jak później żołnierze wyklęci, to w dużej mierze byli chłopcy ze wsi, więc tutaj też jest to w jakiejś mierze pokazane. Natomiast ja tu jeszcze słowem nawiążę do tego, co mówił profesor Suleja. To jest takie, ten Ludwik Kalksztajn i ta Blanka Kaczorowska i ten Eugeniusz Świerczewska, to jest taka tajemnica zła, tajemnica zdrady. To są, proszę Państwa, tutaj wiemy, że są historycy na sali, więc nie trzeba tak mówić, ale to mówię, to są jedni z najbardziej szkodliwych ludzi w historii nie tylko XX wieku. I nie mówię, jak to musiało być wstrząsające dla tego człowieka, który z nimi przebywał na co dzień, który nawet
niekiedy spał w jednym łóżku z tym przyszłym zdrajcą. Może jakimś wyjaśnieniem też dla niego było, skoro czytał trylogię i się nią zachwycał, to tam też mamy pokazanych zdrajców, nie tylko Radziwiłłów, ale i tych już nie wiem, pomniejszego rzędu, więc to pokazuje, że ta historia Polski to jest historia chwalebna, bohaterska, ale też jest taka historia, która jest pełna zdrady i gdyby nie ta zdrada, to też nie byłoby XVIII wieku przecież i rozbioru, więc ja mówię, powtórzę to, co wspomniałem wcześniej, że ten chłopak ze wsi, z tego Zawiszyna, mówię, dotknął najważniejszych elementów polskiej historii z czasów II wojny światowej. Myślę sobie, że jeśli wszystko jest po coś, a ja wyznaję tę maksymę, to pewnie też po to właśnie przeżył wuj ten koszmar obozowy, po to udało mu się w koszmarnym stanie zdrowotnym, prawie to był przecież cień człowieka, ale przeżył właśnie po to, żeby takie świadectwo nam pewnie też zostawić. Jeszcze krótko dopytam, panie prezesie, o tą właśnie organizację w tych małych ośrodkach, tak? Bo znacznie łatwiej jest pewnie prowadzić konspiracje w takim mieście jak Warszawa, łatwiej się ukryć. Ci ludzie pewnie byli też lepiej przygotowani do tego, może przez harcerstwo, prawda? Nie wiem, jak było rozwinięte harcerstwo przed wojną na obszarach wiejskich, pewnie go nie było wcale, albo było bardzo rzadkie, prawda? To też chyba dużo mówi ta książka o tym, jak to państwo przedwojenne funkcjonowało. Jakim pokoleniem byli ci ówcześni młodzi ludzie? Marian Karczewski należy do tego pokolenia bardzo ważnego w historii Polski, też pokolenia Kolumbów. To jest też, on jest rok młodszy od świętego Jana Pawła II. Myśmy kiedyś w IPN-ie pokazali taką wystawę o pokoleniu lat 20. tych ludzi, którzy się już wychowali w II Rzeczypospolitej. To widać też, jak ważne było to wychowanie w II Rzeczypospolitej, takie patriotyczne, mocno propaństwowe, które później owocowało właśnie tym, że jednak wielu się znalazło takich, którzy poszli do konspiracji i nie bali się ryzykować swojego życia, bo to bardzo wiele było. Ten młody chłopak, on sobie zdawał z tego sprawę, jak czytamy tę książkę, to od początku, nawet jak działał na tym lokalnie, jako był tym wywiadowcą, to on sobie zdawał cały czas z tego sprawę, co on ryzykuje, że on ryzykuje bardzo wiele, nie tylko swoje, ale i rodziny i bliskich, ojca, matki, rodzeństwa, więc to było bardzo coś odważnego i trzeba by sobie życzyć takiej młodzieży, takiej odwagi. To wrócę do pana marszałka, skąd to się wzięło, bo tak jak powiedziałem, tak przynajmniej w dzisiejszych kategoriach wydawałoby się, że tego typu postawy byłyby bardziej powszechne w tych elitach wielkomiejskich, prawda? Tymczasem tutaj mamy jasno, czarno na białym pokazane, że nie do końca, tak? Że to się wszystko zupełnie inaczej toczyło i przenikało. Ale ja myślę, że tutaj pan prezes bardzo dużo powiedział, bo to szkoła i rodzina, szkoła i literatura. Ten dom pełen książek, ale też pewno i, bo nie znam tego, nie znałem dziadka, bo ojciec mojego ojca i mojego wujka zmarł przed moim przyjściem na świat, więc nie znałem dziadka Jana. No ale z tego, co wiem, z tych opowieści, no był to dom taki patriotyczny. Ale też i tutaj to, o czym mówił pan prezes, to warto powtórzyć, bo to też już bardzo wybrzmiało podczas innej naszej dyskusji na temat tej książki. I to dobrze, bo tak jest właśnie, że to wychowanie, że to edukacja, że to szkoła, że szkoła okresu międzywojennego kształtowała na bazie powstania styczniowego, na bazie wojny sowieckiej, prawda, kształtowała postawy młodych ludzi. I tak myślę, że to było najważniejsze, prawda, ta edukacja na bardzo wysokim poziomie, bo przecież wujek, to młody chłopak, 17-letni, została, to znaczy wojna, wojnę widział najpierw w takiej perspektywie przemijającej, szybkiej jakiejś chwili, później przeżywał to, co opisał, tą tragedię i ocieranie się codziennie o śmierć.
Ale ta postawa, odważna postawa, bo wujek o tym pisał kilkakrotnie, wiedział o tym, że naraża siebie, naraża swoją rodzinę również na niebezpieczeństwo. No to była postawa takiego człowieka młodego, no niezwykle odważnego. Jest też coś, co i chyba też tak, odważnego, ale też i dojrzałego, bo to też trzeba powiedzieć, prawda? Że ta dojrzałość 17-latka, bo to wojna wybucha, kiedy ma 17 lat i to jest w pełni dojrzały człowiek, prawda? Teraz tak sobie porównuję to, akurat wnuków mam w tym samym wieku, no to jest trudne porównanie. Postawmy tu kropkę, żeby nie iść za daleko. Dobrze. Dla mnie też fascynujące było w książce taki wspólny kod kulturowy, który no przecież chłopak z dobrego domu, tak, ale jednak wiejskiego, a nie wielkomiejskiego, poznaje w obozie w jakimś momencie, chyba przy okazji mycia się w łaźni, aktora czy śpiewaka z jakiegoś teatru czy opery w Warszawie i on wie, bo był na jego przedstawieniu, tak? On go rozpoznaje. Ale panie redaktorze, pan się dziwi. No, ja się dziwię, bo na dzisiejsze czasy ja mieszkam dalej, ale nie. Panie redaktorze, no akurat pani doktor wyszła w tej chwili, ale tutaj mogłaby zabrać głos i obronić polską wieś i nie tylko tą wieś okresu międzywojennego, ale również i obecną. W tej chwili ludzie wyjeżdżają, przyjeżdżają do Warszawy, do opery. Proszę sobie wyobrazić, do Filharmonii. Ja byłem w Filharmonii i spotkałem ludzi. Ja wiem. Zupełnie ja... przypadkowo. Często więc... na takich spotkaniach jak to nasze na wsi byłoby dwa razy więcej osób niż w Warszawie. Ja wiem, bo tam jest głód kultury, wiem, absolutnie się zgadzam. Tak. I naprawdę wieś jest niezwykle aktywna w tej chwili. To bardzo cieszy, ale w tej chwili naszymi, no tutaj jest politycznie powiem, naszymi działaniami politycznymi też chcemy jeszcze bardziej uaktywnić środowiska małomiasteczkowe. Jest mój burmistrz, szef domu kultury w Nowym Mieście nad Pilicą. Będziemy promowali książkę również w Nowym Mieście nad Pilicą i będziemy prowadzili podobną rozmowę, dyskusję na temat tej książki, ale również i o roli edukacji, o roli wychowania, bo to właśnie tego typu postawy, tego typu działanie, no skąd się wynosi, to nie jest przypadkowe. To ten kod kulturowy absolutnie jednak jest kształtowany i to nie jest nic nadzwyczajnego, że... dlaczego tam akurat wujek? Bo w Zawiszynie było budowane lotnisko i tam poszukiwano wywiadowców, to tak w sposób naturalny. I wujek poszukiwał możliwości współpracy z ruchem oporu, czy z AK, z ruchem oporu szeroko pojętym. No a była okazja, no bo prawda, potrzebni byli wywiadowcy akurat w tym miejscu. No i tak jakoś tam do tego spotkania doszło. Zresztą tutaj opisane to spotkanie w książce. Tak czy inaczej, mnie fascynuje ten kod kulturowy wszechobecny na tych płaszczyznach i miejskich, i wiejskich. Dzisiaj często umowne elity mają zupełnie porwane albo obce kody kulturowe. No, żyjemy w zupełnie innej epoce cywilizacyjnej. Znaczy ja mu zupełnie o jedną rzecz tutaj, bo weszliśmy w moim przekonaniu na jeden z kluczowych wątków, który też z tej książki wynika. Otóż mówimy tutaj o formatowaniu pokolenia. To było to pokolenie, czy nazwiemy pokoleniem Kolumbów, czy pokoleniem II Rzeczypospolitej, nieistotne. Istotne jest to, że on właśnie w tym czasie wyrósł. I wyrósł przy pełnej afirmatywności dla właśnie własnego państwa, dla II Rzeczypospolitej. On wyrastał w przekonaniu, i to jest widoczne również z tych wspomnień, choć jest tylko pośrednio, w przekonaniu o sile tego państwa, o znaczeniu tego państwa. On był wychowany tak, bo to była istota procesu wywawczego, który wtedy miał miejsce, że był obywatelem wolnego państwa, silnego państwa, który nie powinien zginać karku. On miał to przeświadczenie. Oni dlatego się nie poddali, mimo że nastąpiła no, dramatyczna klęska, tylko podjęli walkę. I on nie miał wątpliwości, że tę walkę należy prowadzić. Jeżeli się patrzy tutaj też na zestaw, powiedzmy, tego, w jaki sposób był uczony, zestaw lektur, czy to z języka polskiego, czy z również historii, bo tam też były tego typu połączone elementy, to widać bardzo wyraźnie, że to odniesienie, to głębokie zanurzenie w wielkiej historii tu też niezwykle mocno wychodzi. My patrzymy przez perspektywę, powiedzmy, tą sienkiewiczowską, to nie tylko Sienkiewicz. To było sięganie dalej, to było sięganie do Piastów, do tego, no, jak potężna była Polska, jak ta Polska rzeczywiście była znacząca dla ówczesnej Europy. Więc jeżeli mamy młodego człowieka, który wie, że
odzyskaliśmy coś, co było niezwykłą wartością, to o tą wartość będzie zabiegał, będzie walczył. Wszystko jedno, czy on był ze wsi, czy on był z małego miasteczka, czy on był z dużego miasta, to ten właśnie sposób patrzenia na rzeczywistość był tutaj niezwykle podobny. I to jest, nie twierdzę, że to jest inny format pokoleniowy, ale to było pokolenie szczególne, pokolenie, które zresztą olbrzymią cenę zapłaciło za tą wierność zasadom, wierność temu, że, poczuciu tego, że istnieje coś takiego jak służba, istnieje coś takiego jak właśnie poczucie, niezachwiane poczucie wolności i to przebija z tej lektury i warto cały czas o tym pamiętać. Warto pamiętać w tym również dzisiejszym, powiedziałbym, kontekście. Pokolenie, które chyba też na przestrzeni wieków zostało najbardziej zdziesiątkowane. Nie jestem badaczem historycznym, ale chyba jeśli chodzi o straty takie osobowe, to pewnie jedno z większych. Tak, to jest największa cena pokoleniowa, jaką kiedykolwiek zapłacono. Jeśli chodzi oczywiście o historię Polski. Panie prezesie, jest jeszcze jeden wątek, który muszę poruszyć, bo też jest w tej książce bardzo wyraźny, bardzo obecny. To jest coś, o czym pan już sam wspomniał. Likwidacja getta w Jadowie. Fragmenty różnych sytuacji, kiedy uciekinierzy z getta szukają pomocy we wsi i tę pomoc znajdują, kiedy chłopi wręcz namawiają tych Żydów, żeby zostali u nich, a Żydzi często się boją, wiedząc, że mogą sprowadzić niebezpieczeństwo, albo po prostu są tak przerażeni, że wiedzą, że muszą uciekać, bo ta śmierć prędzej czy później ich dogoni. Bardzo mocno to kontrastowało w mojej głowie z innymi opisami, no choćby z Malowanym ptakiem, gdzie polska wieś, ta prowincja jest przedstawiona w zupełnie inny sposób, jak wiemy, oczywiście kłamliwy, tak? To po latach zostało wręcz udowodnione historycznie. Tutaj ten obraz jest zupełnie inny. Jak pan, jako osoba historyk, który też tym tematem się bardzo wyraźnie tak zajmuje, jak pan na to patrzy, na te fragmenty tej książki? Ja tu wspomniałem o tym, że autor miał dużą empatię wobec innych. I po tej lekturze miałem też taką refleksję, że bardzo wiele książek pisanych przez Polaków dotyczących okupacji niemieckiej, zwłaszcza w okresie PRL-u, skupiało się na martyrologii Polaków. Z drugiej strony, jakby nie uwzględniając w ogóle martyrologii tego, że obok ginęła tak ogromna rzesza Żydów. A z drugiej strony mamy świadectwa żydowskie na przestrzeni dziesiątków lat, gdzie jest tylko zaznaczona tragedia własnego narodu żydowskiego i nie ma w ogóle mowy o tym, że cierpieli również Polacy, że inteligencja była likwidowana. Natomiast Marian Karczewski, pisząc, był Polakiem, pisząc o tym, jak cierpieli Polacy, zauważa to wszystko, co się wokół działo i zauważa także olbrzymią tragedię, zauważa Holokaust Żydów, tych sąsiadów, którzy byli skupieni w tym w getcie w Jadowie i opisuje to niezwykle przejmująco i bardzo realnie też opisuje, bo gdy mówi o tym, jak pędzono do Treblinki, do tych wagonów, no jakie dylematy też przeżywali ci, którzy byli, ci Żydzi, jakie dylematy przeżywali, jak się ratować, czy się ratować, czy się nie ratować, co robić, ale też opisuje dylematy tych Polaków, którzy no, byli w trudnej, takiej dramatycznej niekiedy decyzji, czy ratować, czy nie ratować, bo można rodzinę stracić. I tu mamy opis takiej historii, że też przez już nie pomnę ile, czy kilka dni, czy kilka tygodni, ale też w rodzinie byli Żydzi ukrywani. Później jest uczciwie napisał autor, że nie można tego było czynić dłużej, bo było takie zagrożenie, że musieli szukać innego miejsca. Więc jeśli spojrzymy na tę historię, to zobaczymy, że ona oczywiście nie była taka jak w Malowanym ptaku, bo tam jest jedno wielkie kłamstwo. I nie była też taka, że wszyscy chętnie pomagali, bo tak nie mogło być, bo ryzyko śmierci było zbyt wielkie. Ale jednak to jest tak, że no to ci, którzy też patrzyli na to, to nie byli tylko zwykłymi bystanders, nie byli tylko
zwykłymi świadkami, obserwatorami, ale też wielu z nich współczuło czy myślało o tym, jak pomóc tym, którzy są w trudnej sytuacji. I tu widać też to wielkie cierpienie tego Mariana, że jakby ta społeczność została wytępiona. Nie ma, prawda? Więc... Bo sam się dziwi, że to tak szybko poszło i w tak brutalny sposób. Tak, mamy właśnie w tym roku, mamy w marcu, będziemy mieli 80. rocznicę rozpoczęcia akcji Reinhardt, w wyniku której likwidowano wiosce, w gminie po gminie, w powiecie po powiecie społeczność żydowską. I to dotknęło także tych, którzy byli najbliższymi sąsiadami Karczewskich. Patrzę na zegarek, jest 10 minut, prawie 15 po 19. Powoli chyba będziemy zmierzali do końca. Jeszcze pewnie pytania sali. Ja jeszcze jedno pytanie bym chciał zadać, bo też wydaje mi się, że autor niezwykle to trafnie wyważył. Pokazał, że wśród jego oprawców byli prawdziwi kaci, bezwzględni ludzie, zwyrodnialcy, ale byli też i tacy, którzy i nie tylko w obozach, ale też i wcześniej gdzieś tam na przykład na Pawiaku czy w sytuacjach innych awaryjnych na początku okupacji, byli tymi dobrymi ludźmi. Z historycznego punktu widzenia dobrze to wyważył, jak panowie na to patrzą. Czy można w ogóle tak patrzeć, że to jest, że te szale są mniej więcej na poziomie zero, czy nie? Znaczy powiem tak, no to jest to rzeczywiście chrześcijańskie spojrzenie. On to widział, rozumiał, ale jeszcze jeden element tutaj do poprzedniej wypowiedzi. Otóż trzeba pamiętać, i to też bardzo silnie z wspomnień Mariana Karczewskiego przebija, że on tę społeczność polską i żydowską on nie rozdzielał. To byli obywatele polscy. I to działanie na ich rzecz, to nie był Judenjagd, jak to się tam czasami opisuje, czy teraz się opisuje. To było działanie oczywiście obarczone olbrzymim ryzykiem, ale wynikające właśnie tego, że to była wspólnota. Ona się wykształciła w okresie tych niespełna dwóch dekad, ale to była wspólnota, która była wspólnotą już trwałą. I oczywiście były patologie, były te działania, które są godne potępienia. Natomiast ta postawa jest postawą bardzo charakterystyczną i ja ją nazwałbym typową, a nie właśnie te patologie, o których tutaj mówimy. Natomiast jeśli chodzi rzeczywiście o pokazywanie różnych oblicz, również i katów, i kat też będzie bardzo, bardzo różnie wyglądał, to rzeczywiście bardzo wyraźnie widać, że on sobie zdaje sprawę. Jest taka scena na posterunku, kiedy zostaje aresztowany, przywieziony i też nie wie, co tam się wydarzy. I też są zachowania, no, które no, można uznać no, niemal za ludzkie, prawda, biorąc pod uwagę to, co się potem działo, to zderzenie kaźni, powiedzmy, na tej doprowadzonej Żydówce, no i traktowanie go jako kogoś, no gdzieś tam pójdzie, prawda, będzie przesłuchiwany. Więc te wszystkie elementy wybrzmiewają właśnie na tej zasadzie, że to było bardzo różnie. To czasami od chwili zależało, od nastroju, od różnych rzeczy. I on to znakomicie pokazuje, że to nie jest jednoznaczne. No właśnie, to różne on to obiektywizuje, jeszcze powiem, dlatego że nieraz jak ktoś jakoś mu wyświadczył niemalże przysługę, to on mówi, że być może to była jakaś chwilowa taka po prostu... Bardzo często tak myśli, tak, że to jest jakiś przypadek, chwila, a zaraz będzie tragedia. Natomiast to może być człowiek taki, który po prostu wyrządził krzywdy wielu ludziom i zamordował setki osób. Tak, to na koniec rzeczywiście w tym już obozowym etapie. Szanowni Państwo, to jest taki moment, kiedy chyba jeszcze kilka pytań z sali się zmieści. Nie wiem, czy są chętni. Mikrofon jest, szukamy chętnych. Panie Marszałku, na chwilkę ten mikrofon przekażę. Tak, bardzo proszę, jeśli Pan pomoże. Dziękuję. No ja bardzo dziękuję Panie Marszałku za przywołanie mojej osoby skromnej w trakcie prac nad tą książką. Chciałbym wyrazić tutaj ogromne zadowolenie, że doszło do tego, że dzięki współpracy z IPN-em udało się książkę ponownie wydać po kilkudziesięciu latach. Osobiście znałem Mariana Karczewskiego. Tutaj jest mowa o pięknym języku literackim, ale ten język Mariana Karczewskiego był piękny nie tylko literacko, ale rzeczywiście on posługiwał się piękną polszczyzną, miał głębokie przemyślenia, takie bardzo często filozoficzne. Pozostał w mojej pamięci jako człowiek niezwykły, a miałem okazję wielokrotnie się z nim spotykać i rzeczywiście mogę tutaj potwierdzić
to, co pan marszałek mówił, że bardzo niechętnie wracał wspomnieniami, ale wracał jednak czasami. Czasami wracał, czasami wspominał i osobiście w mojej pamięci pozostały te opisy, na przykład przerażające opisy likwidacji jadowskiego getta. O tym rozmawialiśmy i to nie mogło się wytrzeć z jego pamięci. Ja nie wiem, o czym myślał Marian Karczewski, mówiąc, czy można zapomnieć. Czy można zapomnieć o jego obozowych przeżyciach, czy można zapomnieć właśnie może o gehennie ludności żydowskiej, czy można w ogóle zapomnieć o całej traumie związanej z wojną. Bardzo dziękuję panie prezesie, panie profesorze, panie marszałku, że mogliśmy wznowić tę książkę. I mam nadzieję, że rzeczywiście jest to wspaniały materiał na film o II wojnie światowej, o losach człowieka mieszkającego na prowincji, który spotyka się później, czy styka się z wielką historią, jego los jest dramatyczny. A swoją drogą myślę, że jeszcze taka dodatkowa wartość tej książki, tu zresztą to było mówione, są dyskusje współczesne w kontekście tragedii Żydów, prawda? Bardzo często my Polacy jesteśmy oskarżani o różne niecne rzeczy. Tutaj z tej lektury jasno wynika, kto był katem, a kto był ofiarą. Myślę, że właśnie poprzez między innymi tę lekturę powinniśmy pokazywać światu, czym była II wojna światowa, jaki ona miała przebieg, kto był katem, kto był ofiarą, kto był sprawcą tych wszystkich nieszczęść. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Może jakieś pytanie jeszcze do któregoś z naszych jest pytanie. Cezary Jurkiewicz, ponieważ została poruszona kwestia rocznicy likwidacji getta. Ja się zwracam z prośbą serdeczną do Instytutu Pamięci Narodowej i myślę, że też mogę mówić spokojnie w imieniu ludzi, którzy mieszkają w Jadowie albo wywodzą się z Jadowa. Myślę, że Adam to potwierdzi. Dla nas wszystkich, którzy tam żyliśmy, ja się urodziłem 18 lat po zakończeniu II wojny światowej, ale w moich oczach cały czas są tabliczki z napisami na domach po żydowsku, ale też tłumaczone na polski i ja znam nazwiska tych, którzy tam mieszkali. Rozmawialiśmy o tym podczas spotkania w Jadowie i myślę, że warto to przywołać i prosić IPN o pomoc. Dlatego, że odnaleźliśmy, one są 5 słupów z getta w Jadowie, które są w ogrodzeniu. Jednego pomiędzy domami w Jadowie. Chcielibyśmy bardzo, i rozmawialiśmy z panem wójtem Dariuszem Kokoszką, żeby upamiętnić rocznicę likwidacji getta, rozmawiałem o tym również z panem marszałkiem, żeby przy głównej ulicy przejazdowej w Jadowie stanęło te 5 słupów, ale też żeby był jakiś dowód przepracowany wspólnie z pomocą IPN-u, żeby to właściwie opisać i dać miejsce. To jest dobre miejsce na trasie między Warszawą a Tykocinem, żeby wycieczki żydowskie jeżdżące wjechały do Jadowa i zobaczyły to miejsce. Małe, zupełnie inne niż Tykocin, zupełnie inne niż Warszawa, ale żeby zrozumiały to, że to miasto jest właśnie miastem, w którym kiedyś mieszkali Żydzi w większości. Ja dotarłem do... To jest moja prośba, ogromna prośba o taką współpracę i możliwość. Ja ze swojej strony też deklaruję to, bo rozmawiam na ten temat z moimi kolegami z Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, że widzimy taką potrzebę, bo wiemy, że to jest jedno miejsce, tak? Wszystkiego nie jesteśmy w stanie zrobić, ale jeżeli w tym jednym miejscu pokażemy to, że miasteczko, jakim był kiedyś Jadów, osada w tej chwili, nie wiem, czy wiecie państwo, ale starające się o odzyskanie praw miejskich, bo te prawa straciły po powstaniu styczniowym. I wójt jest w tej chwili w działaniach pod tym względem. Jeżeli w tym jednym miejscu pokażemy na tym przykładzie, jak funkcjonowała społeczność tam i na przykładzie tego, co pisał Marian Karczewski, pokażemy, jaki był stosunek Polaków do Żydów, to jeżeli uda się to jedna rzecz, to myślę, że to jest ważne. I to jest moja ogromna prośba. I to jest prośba, czy można uzyskać taką deklarację tu i teraz. Oczywiście chodzi o możliwość współpracy, bo wiem, że odłożymy to w czasie, wyjdziemy z tego spotkania, zaczniemy się wymieniać pismami. Ja powiem tak, ja ze swojej strony deklaruję to, że jestem w stanie te słupy
wydobyć, wykupić i przekazać. Natomiast dalej koncepcja, jak to ma wyglądać, zostawiłbym w rękach ludzi mądrzejszych ode mnie. Ja proste rzeczy jestem w stanie zrobić, ale te, które są związane, jestem teologiem z wykształcenia, a nie historykiem, ale wyczuwam to, że to jest ten właściwy moment. Jeżeli jest rocznica 80, to teraz, tak? I po prostu proszę o taką zgodę na razie tylko na to, żebyśmy współdziałali, nic więcej. Nie o pieniądze, proszę. Nie, nie o pieniądze. Nie chcę być rzecznikiem pana prezesa, który jest na sali, ale powiem, że już kilka miesięcy temu prezes przekazał swoim współpracownikom, że razem z Muzeum Getta Warszawskiego chcemy zrobić taką akcję upamiętniającą likwidację getta w ramach akcji Reinhardt. I ten rok jest właśnie tym czasem, kiedy to nastąpi, więc do tego grona tych miasteczek, w których będą te upamiętnienia, powinien zostać i będzie dołączony, jak patrzę tutaj pana prezesa, Jadów. I tutaj nie ma wątpliwości, że się w to możemy włączyć. Tak więc to mogę jesteśmy powiedzieć. Świadkami wielkiego momentu, szanowni państwo, chyba, jeśli chodzi o najnowszą historię Polski i wspólną splecioną narodów polskiego i też jeszcze dodam, mówię, że tutaj pan prezes mi wybaczy, ale też jakby decyzją kierownictwa właśnie prezesa ta książka została zakwalifikowana do tego, aby być jedną z tłumaczonych na języki obce. Ten wątek francuski jest tak ciekawy, istotny. On tu nie wybrzmiał, bo nie ma o wszystkich możliwości, że chcielibyśmy to, i tutaj jest decyzja pana prezesa, przetłumaczyć ją na język francuski, żeby ona dotarła do tego kraju, w którym historia okupowanych ziem polskich powinna być znana dużo lepiej. Wątek francuski, ja dodam, może to jest moja wina, bo rzeczywiście jest tutaj na końcu książki taki wątek przyjaźni wręcz męskiej z obozu, kiedy Marian bardzo mocno zaprzyjaźnił się z francuskim więźniem. Niestety nie dożył momentu oswobodzenia. To też jest ciekawe, był działaczem podziemnego francuskiego, nie wiem, jak to powiedzieć, frontu wyzwolenia fachowo, tak? Świeżo poślubiona żona, urodzony syn, facet ma odwagę w tej Francji, o której my często słyszymy, myślimy, że nie była tak odważna jak my Polacy, prawda? Tymczasem on był, trafił za to do kilku obozów zagłady, skończył życie w tym samym obozie, w którym był też Marian Karczewski. Tak, niezwykła historia. Ostatnie pytanie moje. Jak wiele takich gett małych, jak to w Jadowie, było na terenach okupowanej Polski, bo my często słyszymy, wiemy o tych gettach największych, a takich mniejszych, panie prezesie. To jest tak, że to jest, skala jest co najmniej w setkach. To jest tak, że to też prosto nie jest odpowiedź, dlatego że były takie getta jak warszawskie, duże, warszawskie było wyjątkowe, 400 ponad tysięcy, ale takie jak w Krakowie, jak we Lwowie, ogrodzone, ale były też takie getta, które były półotwarte lub do których do końca można było wchodzić i wychodzić, ale los wszystkich tych mieszkańców był identyczny. No od 1942 do 1944, bo w 1944 już likwidowano getto w Łodzi jako jedno z ostatnich. No, los wszystkich był przesądzony. No i 3 miliony Żydów zostało, polskich, zostało zamordowanych. Dziękuję. Jest jeszcze jakieś pytanie? Jest jeszcze jedno. Dobry wieczór państwu. Marcin Ołdak. Panowie, moi przedmówcy byli z Jadowa, ja jestem z Tłuszcza. Też okolice. Jestem nauczycielem historii w szkole podstawowej, w małej szkole podstawowej, 100 uczniów. W Miąsem i w pierwszym liceum w Wołominie. Zarówno w podstawowej szkole, jak w Wołominie uczę historii. Korzystam z tej książki, z pierwszej książki wydanej przez PAX, bo jeszcze nie z tej, bo korzystam już od kilku lat. Jako teksty źródłowe używam poszczególnych fragmentów z uczniami. Szczególnie ten fragment o likwidacji getta w Jadowie. To rzeczywiście niezwykle wzruszające fragmenty tej książki. Ja chciałbym powiedzieć jeszcze jedno. Jest taki fragment tej książki, gdzie Karczewski jest przesłuchiwany w Tłuszczu przez żandarmów.
Ja prowadzę takie prywatne śledztwo. Przepraszam za wzruszenie, ale kilkadziesiąt osób. Rozmawiałem z kilkudziesięcioma osobami. Mam 30 lat. Studia skończyłem 5 lat temu, 6. Szukam ostatnich świadków historii. Udaje mi się ich znajdować. To były bestie. Karczewski ich wspomina. Szefeld, Rudy Gucio, Stein. Ten dom, w którym była żandarmeria, gdzie był przesłuchiwany Karczewski, on do dziś istnieje. Kiedy Niemcy uciekali z Tłuszcza w lipcu 1944 roku podczas akcji Burza, bo kilka dni przed powstaniem warszawskim powstanie było również pod Warszawą, również w Małym Tłuszczu, uciekali tak szybko, że zostawili dokumenty, książki, między innymi to. Etude Francis, Berlin 1940. Teraz przejdę do pytania. Potrzebujemy pomocy jako środowisko lokalnych historyków, żeby znaleźć, zidentyfikować tych Niemców. Bo to byli ludzie w średnim wieku, ja mam ich legitymację, to byli, jeden był policjantem na granicy niemiecko-austriackiej, drugi był urzędnikiem magistratu w Kolbergu, w Kołobrzegu. I tutaj jako zwykli żandarmi przebywali w czasie wojny, a są odpowiedzialni za śmierć setek ludzi. Oni mieli pod sobą kilka gmin, wiejskich przede wszystkim. W każdej z tych gmin jedno albo dwa miejsce kaźni. Nie tylko setki Żydów, ale i dziesiątki, setki Polaków na Konarach, za urzędem gminy, na Konarach pod Tłuszczem, za urzędem gminy w Jadowie, w lesie w Międzylesiu. Takich miejsc jest w powiecie wołomińskim, we wschodniej jego części, bardzo wiele. I znamy nazwiska tych Niemców. I teraz właśnie tylko jedna rzecz. Chcielibyśmy jako środowisko lokalnych historyków, ja prowadzę takie społeczne muzeum w Tłuszczu, dotrzeć do tego, co się z tymi Niemcami stało. Z tymi, którzy stacjonowali u nas, jako właśnie żandarmeria, jako policja kolejowa. Wiadomo, że oni jeszcze przed akcją Burza byli ewakuowani na zachód, do Legionowa i dalej. Ale co dalej? Ja podejrzewam, że oni nie ponieśli żadnej konsekwencji swoich czynów. Są opowieści najstarszych mieszkańców dziś mojego miasta, mojej okolicy, o tym, że gdzieś w latach 70., 80., 90. byli w Niemczech, na przykład na Saksach, na pracy i spotykali przez przypadek czasami właśnie tych żandarmów. Jeden człowiek, który był powojennym oficerem Ludowego Wojska Polskiego, ale pamiętał wojnę z okolicy, w Gdańsku miał spotkać jednego z żandarmów w Tłuszczu i rzucił się za nim w pogoń. Tamten uciekał, nie znaleźli się. Jedna z kobiet okolicznych rozpoznała we Wrocławiu w knajpie innego z żandarmów. I takich historii jest mnóstwo. Natomiast, i tutaj pytanie do profesorów, bo trochę za długo już mówię. Czy istnieją możliwości, żeby dotrzeć do dokumentów, do akt ludzi, którzy właśnie stacjonowali jako zwykli żandarmi, jako policjanci kolejowi i tak dalej na tej polskiej prowincji. Powiem panu, jako trochę doświadczony w takich samych poszukiwaniach, dlatego że przez wiele, wiele lat poszukiwałem sprawców zbrodni na rodzinie Ulmów i żandarmów w Łańcucie i po kilku latach poszukiwań zostali odszukani. I to po prostu trzeba krok po kroku sprawdzić polskie archiwa, inwentarze, a później niemieckie. I jest takie na przykład ogromne archiwum członków NSDAP. I bardzo wielu żandarmów, a jak jeśli nie większość, była nazistami. Więc tam są ich akta. Ja te akta tych wszystkich swoich żandarmów, w sensie niemieckich z Łańcuta,
Ja ich znalazłem. Nawet napisałem do szefa MSW, żeby mi za darmo zrobił kopię w 2009 czy 2010 roku i przysłał mi kopię tych materiałów. Więc można na różne sposoby bardzo wiele rzeczy znaleźć i tutaj także niezwykle pomocny jest w dzisiejszych czasach, proszę za ten kolokwializm, ale internet. Tych rzeczy można wyszukać bardzo wiele poprzez różnego rodzaju bazy. Wspaniała klamra, myślę, która zakończy to dzisiejsze nasze spotkanie. Ja chciałbym ostatnie słowo skierować do... Jeszcze jedno? Dobrze. To ostatnie. Mariusz Dziuba, burmistrz Nowego Miasta nad Pilicą. Był Jadów, był Tłuszcz. Nowe Miasto nie związane bezpośrednio z panem Marianem Karczewskim, ale związane z panem marszałkiem Stanisławem Karczewskim. Proszę państwa, ja jako burmistrz i mieszkaniec Nowego Miasta miałem tą przyjemność bardzo szybko przeczytać zaraz po wydaniu tą pozycję. Jeszcze była gorąca, kiedy marszałek przywiózł ją do Nowego Miasta. Położył na biurku tytuł, czy można zapomnieć. Co prawda widziałem właśnie to zdjęcie z ogrodzeniem. Natomiast pod tytuł Wspomnienia z lat wojny, no nie mówił, co ta książka będzie miała w środku, jakie to będą przeżycia. A naprawdę jak otworzyłem, zacząłem czytać, no to prawdziwy thriller, film grozy, film sensacji dla tych, którzy nie czytali. Zachęcam, żeby to zrobili. Czyta się wspaniale, bo ciągle człowiek chce więcej poznawać z tych trudnych wydarzeń. Natomiast tu się mówi film sensacji, film grozy. To są autentyczne przeżycia. To nie jest film. Bardzo trudne przeżycia. Bardzo dziękuję, że mogłem się dzisiaj przysłuchiwać tej wspaniałej dyskusji. I tak jak pan Krzysztof powiedział na początku, zadajemy pytanie, czy można zapomnieć. Myślę, że ci, co przeczytają tą pozycję, nie będą mieli żadnych tutaj wątpliwości, czy można zapomnieć, czy trzeba o tym pamiętać. Także myślę, że to będzie puentą. Natomiast mówiliśmy jeszcze, jakim człowiekiem był pan Marian Karczewski. W naszym katalogu możemy tutaj jego słowa przeczytać. Chwilami byłem zwykłym tchórzem, chwilami lisem, ale najważniejsze, że nie uratowałem życia kosztem innych. Jeszcze raz bardzo dziękuję i chciałem tutaj podziękować wszystkim. My też. A, tego w scenariuszu nie było. Ukrył pan dobrze przed nami. Ja też chciałbym wszystkim bardzo podziękować, ale niech ta ceremonia wybrzmi do końca. Tak, dziękuję za brawo. O, bardzo dziękuję. Ja nie zasłużyłem, ale dziękuję bardzo. Szanowni państwo, to zanim się oficjalnie pożegnamy, jeśli będę mógł, chciałbym ostatnie słowa skierować do szacownego gościa, który jest z nami, a właściwie może złożyć meldunek na ręce pana profesora Stanisława Zalewskiego. Panie profesorze, w imieniu wszystkich młodszych niż pan, obiecuję, nie zapomnimy. Dziękuję raz jeszcze wszystkim. Stanisław Karczewski, kuzyn autora Mariana Karczewskiego, pan dr Mateusz Pytna, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej i pan profesor Włodzimierz Suleja. Dziękuję. A to pan profesor. Dziękuję bardzo. I wykreślił, czy tego nie można zapomnieć, a reszta jest to samo. To samo było moim udziałem, dlatego wysłuchałem to wszystko i jestem pewien uznania. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Dużo sił i dużo zdrowia. Dziękuję naszym panelistom. Dziękuję państwu za uwagę i też dziękuję za zaproszenie mnie do tej całej dyskusji i tego wydarzenia. Jestem bardzo wdzięczny. Dobrego, spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.